Dzień dobry. Jesteśmy absolwentami Zespołu Szkół imienia Szarych Szeregów w Tarczynie. Obecnie uczymy się w warszawskich liceach. Kacper Czajkowski z 33 LO imienia Mikołaja Kopernika. Arek Książek ze 160 LO imienia Grota Roweckiego. Kuba Kołaciński z 33 LO imienia Mikołaja Kopernika. Pod opieką magistra Eugeniusza Syska stworzyliśmy projekt pod tytułem BEPEK – Bezpieczny przejazd kolejowy. Urządzenie BEPEK – Bezpieczny przejazd kolejowy ostrzega przed zbliżającym się do przejazdu kolejowego pociągiem. Zmniejsza więc niebezpieczeństwo wypadków komunikacyjnych na niestrzeżonych przejazdach kolejowych. W celu odbierania drgania w samochodzie zamontowano czujnik drgania. W obudowie urządzenia na sprężynie zawieszono magnes, a wokół niego zwojnicę. Drgania wywoływane przez nadjeżdżający pociąg wymuszają drgania sprężyny. Na podobnej zasadzie działają sejsmografy. Na sprężyny działają siły sprężystości i grawitacji. Poruszanie się magnesu zwojnicy powoduje wytworzenie prądu elektrycznego, który włącza lampę sygnalizacyjną. Urządzenie działa na zasadzie przenoszenia drgań. Urządzenie ma niewielkie rozmiary, wyposażone jest w diody sygnalizację świetlną, która pulsacyjnym światłem alarmuje o nadjeżdżającym pociągu. Dodatkowo wyposażone jest w alarm dźwiękowy. Ostrzega o zbliżającym się pociągu z bezpiecznej odległości co najmniej 200 metrów od przejazdu kolejowego. Urządzenie podłączone jest do zasilania samochodu, co zwiększa siłę sygnału, więc nie ma ryzyka, iż przestanie działać podczas jazdy lub sygnał będzie za słaby. Montaż urządzenia jest bardzo prosty. Można go umieścić w uchwycie na telefon komórkowy lub nawigację. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze urządzenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Dziękujemy za uwagę.